Cześć, tu Kuba z DecoFire. Temat biokomików poruszany jest u nas na kanale często, a co za tym idzie, na pewno macie trochę pytań co do tych urządzeń. W dzisiejszym filmiku postaramy się odpowiedzieć na te najczęściej zadawane. I żeby nie przedłużać, zacznijmy od razu od pierwszego pytania. Co to jest biokominek? Biokominek to forma kominka, w której zamiast tradycyjnych opałów, takich jak drewno, węgiel lub brykiet, używamy specjalnego biopaliwa w postaci żelu lub płynu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, biokominek nie wymaga podłączenia do instalacji kominowej ani przewodu kominowego, dzięki czemu można go umieścić w niemal każdym dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w tym także w mieszkaniach w bloku. Jak działa biokominek? Biokominek działa na zasadzie spalania biopaliwa. Powstaje ono na bazie etanolu pochodzącego z roślin, co czyni go bardziej ekologicznym od tradycyjnych opałów. Proces spalania biopaliwa odbywa się w specjalnej komorze biokominka, gdzie płonie żel, płyn lub jego opar. W trakcie spalania powstają para wodna oraz dwutlenek węgla, który jest wydalany do atmosfery. W zależności od rodzaju biokominka może on mieć dodatkowe funkcje, takie jak system regulacji płomienia, który pozwala na dostosowanie natężenia i wysokości płomienia. Jest to doskonałe rozwiązanie nie tylko ze względów ekologicznych, ale także estetycznych, ponieważ nie produkuje on dymu, popiołu ani sadzy, których czyszczeniem muszą przejmować się posiadacze tradycyjnych kominków. Czy biokominek jest bezpieczny? Tak, nowoczesne biokominki są bezpieczne, jednak jak przy każdym urządzeniu, które jest źródłem ognia, musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jeśli będziemy przestrzegali wytycznych producenta, użytkowanie biokominka będzie dla nas czystą przyjemnością. O bezpieczeństwie biokomików mamy na kanale osobny materiał, więc klikajcie w tę kartę, jeśli ten temat bardziej Was interesuje. Natomiast w skrócie, o czym warto pamiętać, aby biokominek był bezpieczny? Po pierwsze, dobra wentylacja pomieszczenia. Ilość generowanego przez biokominek CO2 nie jest duża, ale wciąż niedobór tlenu w pomieszczeniu może stanowić zagrożenie. 2. Nigdy nie dolewamy biopaliwa do płonącego ognia. Płyn uzupełniamy tylko na zgaszonym i ostudzonym biokominku. 3. Dbajmy o to, aby używać tylko biopaliwa dobrej jakości. Wiele płynów dostępnych na rynku nie spala się w całości, co jest dla nas szkodliwe. Dobry płyn do biokomików powinien posiadać certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. U nas w sprzedaży jest sprawdzony i rekomendowany w pełni przez nas Bionlof. To świetne paliwo, polecamy z niego korzystać. I po czwarte, nigdy nie zostawiamy zapalonego biokominka bez nadzoru. W pomieszczeniu z biokominkiem zawsze powinna znajdować się osoba dorosła, aby nie pozostawały w tym pomieszczeniu bez nadzoru dzieci oraz zwierzęta. Dobrym pomysłem będzie umieszczenie biokominka w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. I po piąte, rozpalając biokominek musimy uważać, aby podczas wlewania biopaliwa do zbiornika płyn nie rozlał się na boki. Każda ilość biopaliwa, która rozlała się na boki zbiornika, powinna zostać wytarta do sucha. I kolejne pytanie, czy biokominek daje ciepło? Tak, biokominek daje ciepło, więc nadaje się do łamania temperatury w pomieszczeniu, gdzie będzie użytkowany. Średnia moc biokominka to około 3 kW, co może wydawać się niezbyt dużym wynikiem w porównaniu do zwykłych kominków, które mogą dać od 5 do aż nawet 16 kW ciepła. Ale w zestawieniu z grzejnikiem pokojowym, który tego ciepła daje około 1,5 do 2 kW, już nie jest to taki zły wynik. W naszej ofercie znajdziecie jednak również biokominki o mocy w okolicy 5 kW. Tutaj zachęcam do kontaktu z naszymi handlowcami lub odwiedzenia naszych salonów. Biokominek z szybą czy bez szyby? Biokominek z szybą posiada zabezpieczenie w postaci właśnie takiego hartowanego szkła o pewnej niewielkiej wysokości. Służy to temu, aby zasłonić tak naprawdę wyłącznie sam ogień. Szkło to jest bardzo odporne na wysokie temperatury i warunki zewnętrzne. W takich biokominkach szyba nie nagrzewa się szybko i stopniowo oddaje ciepło. Osłona ta ma przede wszystkim walor dekoracyjny, ale także chroni przed ogniem i pozwala ustabilizować jego pracę, co jest szczególnie ważne, jeśli w domu są małe dzieci lub zwierzęta. Biokominek bez szyby to biokominek otwarty, w którym palnik i źródło ognia nie są chronione przez żadną osłonę. Taki rodzaj biokominka jest bardziej wygodny, ponieważ nie trzeba dodatkowo czyścić zewnętrznej strony szyby z odcisków palców. Niestety większa wygoda może prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ źródło ognia nie jest osłonięte. Warto zauważyć, że szyba od wewnętrznej strony nie brudzi się podczas użytkowania, ponieważ podczas spalania biopaliwa powstaje tylko para wodna i dwutlenek węgla, a więc jak wspomniałem, nie ma tutaj żadnej sadzy. Odciski palców mogą pozostać jedynie na zewnętrznej stronie szyby, ale można je łatwo usunąć. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru biokominka z osłoną z szyby lub bez osłony zależy głównie od tego, jakiego zabezpieczenia oczekujemy oraz jakie walory dekoracyjne są dla nas ważne. Czy biokominek może być pod telewizorem? W skrócie nie.
Wiemy jednak, że projektanci, ale i użytkownicy potrafią się uprzeć, a wtedy należy podejść do sprawy po prostu zdroworozsądkowo. Zaleca się umieszczenie telewizora i biokominka w odpowiedniej odległości od siebie, minimum 50 cm odstępu od górnej części kominka. Należy pamiętać, że biokominek może się nagrzewać do temperatury nawet 70 stopni, a w górnej części nawet do 120 stopni. Ciepłe powietrze naturalnie wznosi się do góry, co może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia telewizora lub znacznego skrócenia jego żywotności. Dlatego ważne jest, aby zachować bezpieczną odległość między nimi. Czy biopaliwo można mieszać z olejkami eterycznymi? Standardowe biopaliwo jest zupełnie bezwonne. I część z Was pewnie zastanawia się, czy nie można byłoby umilić atmosfery w pokoju przyjemnym zapachem. Niestety nie jest to dobry pomysł. Może to doprowadzić do uszkodzenia paleniska, ponieważ zazwyczaj taki płyn nie wypala się w pełni, pozostawiając swego rodzaju kleisty osad, którego nie sposób później się pozbyć. Ile kosztuje paliwo do biokominka? Ceny oczywiście się wahają, są dość płynne, jednak na ten moment nagrywania taki duży 5-litrowy baniak wspomnianego wcześniej paliwa marki Bionlof kosztuje w naszym sklepie 65 zł. Natomiast każdy biokominek ma inne tempo spalania, zależnie od rozmiaru paleniska, ustawionego rozmiaru płomienia w kominkach, które taki wybór dają, częstotliwości użytkowania kominka itd. Średnio możemy przyjąć, że 1 litr biopaliwa będzie spalał się od około 3 godzin do aż 6. Jak rozpalić biokominek? To pytanie należałoby rozdzielić na dwa podpunkty, ponieważ są dwa rodzaje biokominków – automatyczne oraz manualne. Choć w każdym kominku będzie wyglądać to inaczej i należy przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją, jednak w skrócie. Aby rozpalić biokominek manualny, należy nalać paliwa do komory spalania za pomocą lejka bądź specjalnej butelki z dziurką. Z reguły mamy w komorze oznaczenie max, które pokazuje nam, ile możemy maksymalnie paliwa wlać. Po nalaniu wystarczy wziąć długą zapalniczkę i rozpalić ogień. Przy biokominku automatycznym natomiast mamy pompę, dzięki której nie musimy nalewać biopaliwa ręcznie. Wystarczy, że rurkę od pompki włożymy do pojemnika z paliwem, a kominek sam zasie odpowiednią ilość paliwa do komory spalania. Oczywiście tę ilość możemy kontrolować. No i teraz pytanie, kominek elektryczny czy biokominek? Najważniejszą i podstawową różnicą między biokominkiem a kominkiem elektrycznym jest to, jak wygląda płomień. Biokominki ozdabiają nasze pomieszczenia prawdziwym płomieniem, który powstaje w wyniku spalania biopaliwa. Natomiast kominki elektryczne nie posiadają rzeczywistego ognia, a jedynie jego imitację. Warto zauważyć, że imitacje płomieni w kominkach elektrycznych wyglądają bardzo realistycznie i bywa, że trudno odróżnić je od prawdziwego płomienia. Tutaj zachęcam do rzucenia okiem na Astry od Planiki lub kasetę od Dimplexa. Producenci stosują przeróżne technologie, takie jak ognie 3D w postaci hologramów lub powstające przy użyciu pary wodnej, aby osiągnąć jak najbardziej realistyczny efekt. Jednak dla wielu osób nic nie zastąpi prawdziwego płomienia. Oprócz tego jednak warto rozważyć parę innych kwestii. Sposób i koszty eksploatacji. Dla biokomików niezbędne jest biopaliwo, które trzeba kupować i myśleć o jego uzupełnianiu, podczas gdy przy elektrycznych kominkach nie trzeba się tym przejmować. Zawsze będzie działać, o ile nie będzie akurat braku prądu. Prąd również jest tańszy niż biopaliwo. Ekologiczna praca. Zarówno biokominki, jak i kominki elektryczne nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji. Efektem spalania biopaliwa w biokominku jest jedynie para wodna i dwutlenek węgla, w niewielkich ilościach, natomiast kominki elektryczne nie produkują dymu, popiołu czy też sadzy, ani nawet dwutlenku węgla. Walory estetyczne. Biokominki w większości mają bardzo nowoczesny wygląd, który pasuje do współczesnych wnętrz. Jeśli natomiast szukamy bardziej tradycyjnego rozwiązania, które wyglądem będzie kojarzyło się z kominkiem, większą liczbę modeli w takim stylu znajdziemy wśród kominków elektrycznych. Mam nadzieję, że ten materiał odpowiedział na większość nurtujących Was pytań odnośnie biokominków, ale i kominków elektrycznych. A jeśli jeszcze jakieś Wam się w głowie pojawiły, to zapraszamy do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta, gdzie ja bądź inni nasi eksperci rozwiejemy Wasze wątpliwości. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do nas na naszą stronę decofire.pl oraz do salonów na ulicy Nad Serafą 56 i Medweckiego 7 w Krakowie. Do zobaczenia. Czekaj. Miałem się napić tego.